Witam Państwa, witam kolejnego z naszych gości. Pan Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, poseł. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wiele tematów, o które chciałbym Pana posła spytać, tematów, którymi żyje polska opinia publiczna, żyją także politycy. Zacznijmy może od spraw migracyjnych. Używamy terminu kryzys migracyjny, ale to jest trochę uproszczenie sprawy, problem migracyjny, tak bym powiedział, czy problemy związane z migracją, bo to jest tak naprawdę kilka poziomów różnych problemów, ale zanim o tym porozmawiamy, ja bym poprosił o pewien nieduży materiał filmowy, który nas trochę w tematykę wprowadzi. Nie uwierzysz. Niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej właśnie zakomunikowała, że tysiące nielegalnych imigrantów z Włoch ma być relokowanych do innych państw. Wzywam państwa członkowskie do stosowania dobrowolnego mechanizmu solidarności i transferowania migrantów z Włoch. Jak zareagowałaby na to Platforma Obywatelska? To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Polska przyjmie uchodźców. Chodzi o gest solidarności. Jesteśmy przygotowani na każdą liczbę, tak? Przymusowa relokacja do Polski. To projekt, za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy. Ta różnorodność daje naprawdę świetne efekty. Oni chcą ich w Polsce. O tym będą najbliższe wybory. No rzeczywiście warto się zastanowić, podejmując decyzję, na kogo głosować. Także nad tym aspektem, jakby pan poseł skomentował to, co się dzieje wokół migrantów w ostatnich dniach, nawet godzinach, te wypowiedzi. Panie redaktorze, słusznie pan mówił, że ten kryzys migracyjny ma różne poziomy. Bo ja nie wiem, czy biurokraci, którzy usiłują nam narzucić takie, a nie inne zachowania, czy oni świadomi z tego, że to nieograniczony dostęp migrantów do Europy doprowadzi do załamania kulturowego w Europie. Natomiast nas w tej chwili niezwykle interesuje kwestia, co po wyborach. Jeśli by, nie daj Boże, wygrała Platforma Obywatelska wybory, czy nasze rodziny, nasze dzieci, sąsiedzi będą mogli czuć się bezpiecznie. Patrząc na zachowania, na różne wypowiedzi w ostatnich latach, nie tylko dzisiaj, nie tylko to, co mówi Donald Tusk od miesiąca, ale to, co mówił zawsze, co jego koleżanki i koledzy nadal niektórzy nieopatrznie wypowiadają się. Jestem przekonany, że tego bezpieczeństwa nie będzie, jeżeli oni przejmą władzę. Ten kryzys migracyjny przeniknie do Polski. I oczywiście można tak jak poseł Łącki mówić, że kilka tysięcy to w kraju 40 prawie milionowym to jest nic. Oczywiście, tylko chyba tylko naiwny człowiek może wyobrażać sobie, czy uwierzyć, że to skończy się na kilku tysiącach. Po kilku tysiącach przyjdą kolejne kilka tysięcy i będzie tak, jak jest w Szwecji, w Niemczech, w Amsterdamie, w Paryżu, gdzie jest strach wyjść po zmroku z domu. Jednocześnie, panie pośle, ja widzę w ostatnich dniach, godzinach nawet, pewną niespójność tej narracji opozycyjnej, a to w związku z tak zwaną aferą wizową, czyli badaną w tej chwili przez polskie służby kwestią nieprawidłowości przy wydawaniu wiz do Polski. Mówi się o tym, że PiS, tak mówi opozycja, publicystyka związana z opozycją, PiS sprowadził do Polski setki tysięcy niezwykle niebezpiecznych migrantów z krajów arabskich, z krajów muzułmańskich. Słyszał pan poseł na pewno nieraz tego rodzaju zarzuty. One się zupełnie nie składają z tą, nazwijmy, postawą proimigracyjną. Wszystkich przyjmujmy, wszystkich przyjmiemy, oni nas wzbogacą kulturową. Jak by pan poseł skomentował tą właśnie kompletną niespójność w przekazie?
To, panie redaktorze, no ta niespójność wynika stąd, że Platforma znalazła coś, co manipuluje, czym manipuluje i łże. Łże w najgorszy sposób, bo biorąc rzetelne dane. Otóż wystąpili do Ministerstwa Pracy, ministerstwa, skąd dostali informację, ile Ministerstwo Pracy wydało zezwoleń w ubiegłym roku na pracę w Polsce. I okazuje się, że na przykład dla Nigerii wydano pozwoleń na pracę ponad około 4,5 tysiąca, ale wiz wydano 216, bo pozwolenie na pracę jest podstawą, czy pierwszym krokiem do tego, żeby ubiegać się o wizę, że składa wniosek o pozwolenie na pracę i następnie po uzyskaniu go dopiero występuje do konsulatu o uzyskanie wizy. Więc Ministerstwo Pracy podało rzetelne dane, natomiast oni łżą w najgorszy, bezczelny sposób, ponieważ podają listę, która nie ma nic wspólnego z ilością wiz wydanych. No, panie redaktorze, ponad 4 tysiące pozwoleń, a wiz ponad 200, to jest 1/20. No to jest po prostu w ogóle nieporównywalna liczba. To jest w ogóle nieporównywalne. To są jakieś horrendalne bzdury i bezczelne kłamstwa, bo powołują się na dokumenty Ministerstwa Pracy, ale ta informacja jest niedopowiedziana. Jestem przekonany, że oni doskonale wiedzą o tym, tylko kłamią, ażeby wprowadzać mętlik w głowach Polaków. To, że jest ta narracja związana z wizami w odpowiedni sposób manipulowana, rozbuchana, no to widać, bo nawet pojawiły się takie wypowiedzi jak pana Jurasza na Onecie, jak tekst na OKO.press, że no, trochę chyba się zagalopowała strona opozycyjna, podając nadmierne liczby, podając nadmierną skalę zjawiska, mieszając w ogóle kwestię migracji nielegalnej z migracją zarobkową, legalną, ilości tych wydanych wiz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja pytałem też pana posła o coś innego, o to, że ci sami ludzie, którzy mówią o wzbogacaniu Polski, że migracja jest w ogóle czymś bardzo dobrym, jednocześnie zarzucają PiS-owi, że prowadzi migrację do Polski z niebezpiecznych miejsc. Czyli tak jakby się spróbowali wchodzić w buty Konfederacji, bo jak dotąd Konfederacja z partii opozycyjnych najostrzej występowała w kwestiach migracyjnych. Czy tutaj ci biedni wyborcy opozycji, jak ona sama o sobie mówi, demokratycznej, no nie mają jakiegoś dysonansu poznawczego, jak pan sądzi? Panie redaktorze, no, wielu tych wyborców to jest jacyś ludzie, no, nie chciałbym ich obrażać, ale zaczadzeni. Ludzie, którzy w kwestiach politycznych mają wyłączoną logikę. To jest dla mnie jakiś taki fenomen, ale Platforma Obywatelska nie dba o logiczność swoich wypowiedzi. Politycy są przyzwyczajeni do tego, że dzisiaj mówią jedno, jutro będą mówili coś innego, a przedwczoraj jeszcze całkiem coś innego. I oni w ogóle, tak jak człowiek mówi się z wytartym czołem. Ja się dziwię ich wyborcom, że ci wyborcy dają się na takie rzeczy nabrać. Ja byłbym obrażony na swoich liderów, czy tych, na których głosuję, gdyby okazało się, że gdybym stwierdził, że co miesiąc, w zależności od sondaży, zmieniają poglądy. No, widocznie tacy ludzie są i ich nienawiść do PiS-u wyłącza im tą logikę. I ja myślę, panie redaktorze, że ten dysonant poznawczy to raczej mają ludzie niezdecydowani. Natomiast ten twardy elektorat Platformy, to on się utożsamia z każdym. Z każdym swoim politykiem, tak jak to mówi prezes Kaczyński, że choćby było na dworze upał, a w TVN24 poda, że jest mróz 10 stopni i trzeba założyć kożuch, to w tym kożuchu wyjdzie na ulicę i będzie paradował. Tutaj natomiast to, co pan pyta, to myślę, że to dotyczy raczej tych wyborców niezdecydowanych, którzy byliby skłonni głosować na
Platformy, no ale nawet dla nich jest widoczne, jeżeli tak dwa razy posłuchają w odstępie kilku dni, to okazuje się, że jednego dnia mówią, jednego dnia słyszą co innego, a drugiego, a za tydzień znowu słyszą coś innego. No, często wręcz całkowicie przeciwne stanowisko do tydzień wcześniej. No właśnie, raz migranci są dobrzy, raz są zagrożeniem dla Polski, nie wiadomo. Jeszcze, jeśli można, panie redaktorze, to raz są, jak mówi pani, no bardzo ważna postać, pani Joanna Ochojska, że są ubogaceniem Polaków. Ja myślę, że tu warto byłoby zapytać Szwedki, czy mieszkanki Amsterdamu, czy też podobnie uważają, że ich migranci ubogacają. Z drugiej strony inni politycy atakują PiS, że wpuszcza nielegalnych migrantów. Jedno i drugie jest kłamstwo, bzdurą, a oni z upodobaniem to samo powtarzają ciągle. Przejdźmy do drugiej sprawy, która również wywołuje spore emocje, jest komentowana i przez prawą stronę sceny politycznej, i przez lewą. To jest plany obrony Polski sprzed lat kilkunastu, umownie mówiąc, Wisła, tak? Linia Wisły. Tak jest. Znów poprosiłbym o krótki materiał, który nam trochę przypomni te kwestie. W razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Plan użycia sił zbrojnych, zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha, zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Potwierdza to generał Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską Buczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i będzie broniło każdego skrawka Polski. Panie pośle, to jest temat znany już od pewnego czasu. Już mieli się politycy i nasi rodacy możliwość zapoznania, kto chciał oczywiście, z tymi dokumentami, ze stanowiskiem obecnego ministra obrony zapoznać. Natomiast moje pytanie brzmi, jakby pan ocenił próbę obrony swojego ówczesnego stanowiska przez obecnych polityków opozycji, bo ona jest taka dość ciekawa. Mówią, no cóż, to było uzgodnione z NATO, a poza tym dlaczego udostępniacie tajne dokumenty? Panie redaktorze, to nie jest tak, że uzgodnione z NATO. To plan obrony każdego państwa opracowuje sztab generalny tego państwa. To jest wewnętrzna sprawa Polski. To jest oczywiście efektem również traktatu waszyngtońskiego, czyli dokumentu, który stanowi o NATO. Artykuł 5 jest słynny, wszyscy wiedzą, co to jest artykuł 5. To jest ten o solidarności, że atak na jednego z członków NATO jest atakiem na wszystkich członków, ale wcześniej jest artykuł 4, który mówi, że każdy członek NATO jest obowiązany posiadać adekwatną obronę do obrony, adekwatną armię do obrony własnej suwerenności. No tutaj nam cały czas mówili, że po 89, że jak przystąpimy do NATO, to NATO będzie bronić Polski. To tak nie funkcjonuje. Polska sama zaplanowała w ten sposób, że prawie pół Polski byłoby oddawane bez jakichś wielkich, zaciętych walk temu barbarzyńcy z Rosji. I tutaj ma rację całkowitą pan minister Błaszczak, mówiąc o tym, że Lublin, Białystok, Bielsk Podlaski i tak dalej miały być szanse Buczą, Irpieniem albo innym kolejnym miejscem niezwykłego barbarzyństwa ruskiego. Dlatego też te plany, które przygotował rząd Donalda Tuska i ministra Klicha, są skandaliczne i haniebne, no bo oddawali, nikogo o tym zresztą nie informując, nikogo o tym nie utajniając to, myśleli, że te kwestie nie wyjdą na zewnątrz. Ja o tym wcześniej już też słyszałem, że te plany obrony, słyszałem, wiedziałem, że są takie plany obrony, które no, zakładają
tą stabilną, tą twardą obronę na linii Wisły, co pewnie by spowodowało reakcję NATO czy Niemców w ten sposób. No doszli do Wisły, stanęli, nie ma zagrożenia, dogadajcie się, pokój, pokój, no przecież Polska istnieje nadal, tylko że o połowę mniejsza. Dlatego bardzo dobrze się stało, że pan minister Błaszczak to opublikował, a ponadto, no proszę państwa, to już jest sytuacja nieaktualna, więc jaką tajemnicę to chowa? To już jest dokument historyczny i to jest dowód na to, jak poprzednie rządy dbały o bezpieczeństwo Polaków. Więc ja uważam, że to już wcześniej, dużo wcześniej mogło być opublikowane, żeby Polacy wiedzieli, jak rząd Platformy Obywatelskiej zapewniał bezpieczeństwo Polsce. No, no to jest jeden z argumentów do oceny partii. Czy ta partia, czy ta Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, czy ona będzie prowadzić politykę suwerennej Polski, czy będzie prowadzić politykę tak jak jej każe Berlin, Moskwa, czy może ktoś inny. Tu jest bardzo dobra decyzja ministra Mariusza Błaszczaka. Panie pośle, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę udanego popołudnia. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Państwu także dziękuję za uwagę. Oczywiście zostańcie Państwo z nami. Przed Wami kolejne propozycje Telewizji Republika. O 15:00, jak co dzień, transmitujemy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.